Pierwsze skarbonki datowane są na co najmniej kilkaset lat wstecz. Czasy, kiedy nie istniały jeszcze nowoczesne konta bankowe, karty kredytowe, a ludzie nie mieli wyboru niż tylko chować pieniądze po kontach i żyć w niepewności. W przeciwieństwie do dzisiaj, kiedy wrzucanie pieniążków do świnki to czysta przyjemność, a jedyne ryzyko to wasze młodsze rodzeństwo. Dlatego też w dzisiejszym odcinku zebrałem dla was listę 10 najbardziej kreatywnych skarbonek, dzięki którym łatwiej i przyjemniej zaoszczędzicie swój pierwszy milion. A przy okazji mam dla was dzisiaj fajną promocję od Revoluta, o którym na pewno już słyszeliście. Jeśli jednak nie, w telegraficznym skrócie, Revolut to aplikacja będąca czymś w rodzaju portfela elektronicznego, stanowiącego nowoczesną alternatywę dla dotychczasowych aplikacji bankowych. A na czym polega promocja? Otóż 100 pierwszych pełnoletnich osób, które ściągną aplikację poprzez link zaproszeniowy w opisie pod tym filmem, zarejestrują i zweryfikują swoje konto, a następnie zamówią bezpłatną kartę fizyczną, otrzymają aż 33 zł po swojej pierwszej płatności. Podczas rejestracji za nic nie płacicie. Jedynie w ramach weryfikacji musicie przelać na swoje konto Revolut 20 zł, które po skończonej rejestracji i tak jest do waszej dyspozycji, możecie je wydać lub odesłać z powrotem do swojego banku. Jako że jest jeszcze wcześnie i stosunkowo mało osób ogląda filmy o tej porze, bycie jedną z tych 100 osób to prawie pewniak. Jeśli jednak się nie wyrobicie, wciąż czeka na was darmowa karta płatnicza. Pamiętajcie tylko, że konto na Revolut mogą mieć jedynie osoby pełnoletnie. Tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. Nie możecie zdecydować się, na co przeznaczyć swoje oszczędności? Ta skarbonka o nazwie 50-50 zrobi to za was. Wrzucając do środka monetę, ta podbija się najpierw od kołków w ścianie, niczym w grze The Wall wygraj marzenia, aby ostatecznie osiąść w jednej z dwóch oznaczonych przegród. W końcu przyznajcie, pieniądze na studia czy wycieczka do Las Vegas to naprawdę ciężki wybór. Numer 9. Z kolei ta skarbonka działa jak niszczarka do papieru, a przynajmniej taką sprawia iluzję. Wkładając banknot do środka, w okienku na przodzie waszym oczom ukazują się spadające strzępy papieru, co nawet jeśli już wiecie, że to tylko taka sztuczka, nie powstrzymuje was od niekontrolowanego bólu serca. Skarbonka to również świetny sposób, aby utrzymać złodziejaszków z daleka od waszych oszczędności. W końcu jaki złodziej szukałby gotówki w niszczarce do papieru? Numer 8. A teraz skarbonka wzorowana na tych kultowych już alarmach przeciwpożarowych, które założę się, że każdy z was przynajmniej raz w swoim życiu miał ochotę rozbić i nacisnąć, ale się trochę cykał. Ta skarbonka z napisem zbić szybkę w nagłej potrzebie umożliwi wam zbicie szybki bez ryzyka spędzenia nocy w areszcie, gdyż waszą nagłą potrzebą może być tutaj nawet podstawowa potrzeba kebaba. Numer 7. Idea stojąca za tą skarbonką w kształcie lampki nocnej jest po prostu genialna. Za każdym razem, kiedy potrzebujecie światła i chcecie zapalić lampkę, aby na przykład poczytać przed snem, musicie wrzucić monetę do środka. Świetna motywacja, aby każdego dnia oszczędzić parę groszy, które pod koniec miesiąca pozwolą wam spłacić na przykład rachunek za prąd. Numer 6. Hiperrealistyczna skarbonka świnka, którą w przeciwieństwie do kreskówkowej świnki już nie tak łatwo wam będzie zbić. I to nie tylko dlatego, że obchodząc się z taką skarbonką, będziecie czuć się, jakbyście obchodzili się z prawdziwą, czującą świnką, ale również dlatego, że skarbonka ta kosztuje majątek, bo prawie 5000 dolarów, a na jej wyprodukowanie czeka się nawet cały rok. Numer 5. Kolejna skarbonka, która pomoże wam w podejmowaniu decyzji. Jeśli nie wiecie, ile ze swoich drobnych wrzucić do skarbonki, a ile zostawić w portfelu, do tej skarbonki możecie wrzucać wszystko jak leci. Znajdująca się w środku obrotowa tacka, wrzucone przez was monety deponuje w losowy sposób. Albo w komorze oszczędności, albo w komorze z napisem wydaj, która jest jednocześnie szufladką, którą w dowolnym momencie możecie wysunąć i pobrać to, co przypisał wam los. Numer 4. Miniaturowa wersja tych ogromnych skarbonek grawitacyjnych, które na pewno widzieliście a to na festynach, a to w centrach handlowych. Działanie skarbonki oparte jest na prawie Keplera i polega na wprawieniu monety w spiralny ruch, zanim ta ostatecznie wpadnie do środka. Im niżej w lejku się znajduje, tym większą prędkość osiąga i tym większą daje wam satysfakcję. Numer 3. Rozbiliście kiedyś swoją skarbonkę nie dlatego, że potrzebowaliście pieniędzy, a tylko dlatego, że zżerała was ciekawość i po prostu musieliście policzyć,
ile dotychczas uzbieraliście, z tą skarbonką nie będziecie mieć już tego problemu, bowiem jej nakrętka wyposażona jest w licznik oraz wykrywacz nominałów monet, których zsumowana wartość wyświetla się za każdym razem, kiedy wrzucicie coś świeżego. Numer 2. Ta skarbonka to prawdziwy hit. Za jej pomocą możecie nie tylko uzbierać na wakacje, ale również udekorować wnętrze swojego domu. Wrzucane do środka monety spoczywają na sobie w pozycji pionowej, tworząc coś w rodzaju ściany, która wygląda niezwykle stylowo. Także jeśli się Wam nudzi, możecie policzyć monety bez rozbijania ani otwierania skarbony. Numer 1. Ale jeśli jednak nie wyobrażacie sobie zbierania pieniędzy bez triumfalnego rozbicia skarbonki na sam koniec, nie znajdziecie lepszych skarbonek niż ta w kształcie granatu lub ta w kształcie pocisku moździerzowego. Jeśli czujecie, że żadna moneta nie zmieści się już do środka, po prostu rzućcie skarbonką o ścianę lub chodnik na podwórku i odetchnijcie z ulgą. Tym ulgowym jak bilet autobusowy akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również inne odcinki na Planecie Faktów. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami oraz inne kanały na YouTube, Chiński Ekspres z gadżetami oraz Polish Sausage z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!